O gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu Ty Boelwami Gdzie śpiemy przed koloni po cudzką Ty Poelwoli Studio Lwów Witam Państwa serdecznie Wojciech Jankowski E, szalony luty, czyli okres Sodomy z Gomorą w radiu wnet dobieg końca. Ramówka w radiu oszalała, nabrzmiała chaosem, wypluła z siebie zupełny bezład, niczym ruletka i audycje zupełnie przypadkowo trafiały w innych miejscach, ale nastała już środa popielcowa, koniec chaosu, wszystko wraca do ładu, a my będziemy oczekiwać na z martwych w stanie, zbawiciela, a i w związku z tym troszeczkę chaosu będzie powoli kończyło się, i wracamy do stanu ładu. Środa popiecowa będzie obchodzona również tutaj. Oczywiście mamy tu kilka katolickich kościołów, w tym katedrę. Dzisiaj jednak o tym nie będziemy mówili. Mamy tematy jak zwykle związane z aktualnościami, mamy również gości, ale w tej chwili jeszcze raz z Państwem się przywitam. Dżinkiel. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tyle gdzie śpiemy przed i po cozyku, tyle Wojciech Jankowski, Karina Wysoczańska realizują audycję. Dariusz Konkol nadzoruje całość w Warszawie i biedak często ma stres, bo takie nadawanie na odległość to jednak jest zupełnie duże wyzwanie. Ja do końca nie wiem i wielu pewnie z Państwa nie wiedzą, jak to się dzieje, że te wszystkie. Sygnały, głos i sygnały elektryczne są zamieniane na zera, jedynki potem lecą przez kosmos, być może nawet przez satelity i trafiają, znowu zostają zamieniane w sygnał akustyczny i głos do Państwa dociera, ale długa jest to droga i czasami jakieś komplikacje się również zdarzają. Dzisiaj zaczynamy od aktualności rocznica mordu w Hucie Pieniackiej. Jak zawsze w lutym ta smutna rocznica jest obchodzona tutaj w Obwodzie Lwowskim. Jak zawsze konsulat generalny ma opiekę nad tymi wydarzeniami, a w tym roku list prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Adam Kwiatkowski. Mord dokonany 28 lutego 1944 roku na mieszkańcach Huty Pieniackiej oraz innych chroniących się w tym miejscu naszych rodakach stał się wręcz symbolem tamtego strasznego czasu. Ukraińscy żołnierze i policjanci na służbie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińscy nacjonaliści w okrutny sposób zgładzili tu około tysiąca osób, a całą wieś doszczętnie spalili. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej jest porażającym świadectwem tego, co w istocie oznaczała ówczesna akcja antypolska, będąca niczym innym jak ludobójczą czystką etniczną. Zbrodnia ta pozostaje również nigdy nie milknącym ostrzeżeniem przed nienawiścią, przed zajadłym nacjonalizmem, który w przedstawicielu innego narodu każe widzieć śmiertelnego wroga wbrew fundamentalnym zasadom duchowym i moralnym. Które kształtują nasze człowieczeństwo. Razem z Państwem dzielę ból i smutek, uczestnicząc we wspólnocie modlitwy za dusze pomordowanych w Hucie Pieniackiej. Skłaniam nisko głowę przed ich męczeństwem, przed ich patriotyzmem i oddaniem ojczyźnie. W imieniu rzeczy pospolitej wyrażam ogromny szacunek i uznanie członkom Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Oraz wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. Tę pamięć zawsze będziemy chronić w naszych sercach, z pokolenia na pokolenie. Zdarzały się przypadki, iż Polacy doświadczali od Ukraińców solidarności i wsparcia, niesionego często z narażeniem życia tych, którzy pomagali. W imieniu Rzeczypospolitej wyraziłem za to wdzięczność, odznaczając w zeszłym roku Ukrainkę z Wołynia, zwaną Babcią Szurą, pierwszym w historii medalem Virtus et Fraternitas. Głęboko wierzę, że historia nie musi dzielić Polaków i Ukraińców, jeśli tylko zostanie ona oceniona pra prawdziwie, uczciwie i sprawiedliwie. Na miejscu również była Małgorzata Gosiewska, byli tam również nasi koledzy, którzy nagrali krótką wypowiedź pani wicemarszałek. Świadomość historii tego, co się tu wydarzyło, każdego normalnego człowieka przejmuje. Jestem przekonana, że, że, że to też działa na stronę ukraińską. Sama ich obecność tutaj jest niezwykle ważna, bo ziemia krzyczy. Krzyczą te zwłoki wrzucone do bezimiennych dołów. Krzyczeć przestaną, kiedy będziemy mogli ich normalnie pochować znaleźć, godnie pochować w poświęconej ziemi i modlić się już pod konkretnymi krzyżami, konkretnymi mogiłami. Tego się domagamy, mamy do tego prawo, a my jako Polacy mamy obowiązek walczyć o upamiętnienia miejsc śmierci naszych rodaków. Tak mówiła naszym kolegom Małgorzata Gosiewska. Na miejscu byli Eugeniusz Sało i Konstanty Czewaga z Kuriera Galicyjskiego. Nagla, nagrali również rozmowę z panem Franciszkiem Bąkowskim. Pa, pan Franciszek pochodzi z rodziny, której większość osób została tego dnia w Hucie Pieniackiej wymordowana. Pan Franciszek co roku przyjeżdża do Huty Pieniackiej, aby pomodlić się w tym miejscu. Eugeniusz Sało nagrał z nim rozmowę. Pana rodzina tutaj tragicznie zginęła, a pan został. Została spalona w stodołach. Rodzice, brat, babcia, wujek z żoną, trojim dzieci, stryj. Ich nazwiska są wyryte na tych płytach pomnika, także jeżeli to można sprawdzić. Bąkowski, Leon, Bronisława, Józef lat 16. No i babcię Skarpowicz, wujek Karpowicz właśnie. Pan przyjeżdża tutaj, żeby się modlić, żeby upamiętnić swoją rodzinę i wszystkich tutaj, którzy zginęli. No to jest chyba po pierwsze mój obowiązek jakiś, bo chyba nie ma innego urodzonego w hucie nawet wśród tylu ludzi. Wstrząsająca relacja z huty pieniackiej Franciszek Bąkowski. Tam co roku przyjeżdża w kurierze galicyjskim, zresztą kiedyś drukowaliśmy y, rozmowę z, z potomkiem rodziny, która została wymordowana w hucie pieniackiej. Przypominam, to miało miejsce w lutym w czasie II wojny światowej. Jedno z symbolicznych wydarzeń, a było ich bardzo dużo, zbrodni galicyjsko-wołyńskiej. Zaczęliśmy od aktualności, zaczęliśmy od tragicznej rocznicy, ale za chwilę będziemy rozmawiać o lżejszych tematach. Gdzie ludziom tak dobrze, jak studio Lwów. Naszym gościem w redakcji Kuriera Galicyjskiego jest. Pełnomocnik Ossolinę we Wrocławiu, chciałem powiedzieć, w Lwowie, pełnomocniczka Wiktoria Malicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ossolineum kojarzy nam się z, z Lwowem w przeszłości, obecnie z działalnością we Wrocławiu, a jak emanacja zakładu Ossolińskich działa, pracuje tutaj, w tym mieście, z są, gdzie jest jego historyczne miejsce i korzenie. Tak, rzeczywiście, Ossolineum powstało w Lwowie ponad 200 lat temu w 1817 roku, a po wojnie, w wyniku postanowień jałtańskich i zmiany granic, instytucja została przeniesiona do Wrocławia. Jednakże większość, jednakże do Wrocławia trafiło jedynie 27% zbiorów bibliotecznych i tylko 5% zbiorów sztuki z działającego w strukturach Zakładu Muzeum Lubomirskich. Dlatego moja działalność tutaj opiera się przede wszystkim na współpracy ze wszystkimi instytucjami, które w swoich zbiorach mają przedwojenne osolińskie kolekcje. Jest to Spadkobiercą biblioteki Ostolińskich jest Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, gdzie mam swoje biuro, dokładnie w dziale sztuki w Pałacu Baworowskich. Z biblioteką Stefanyka współpracujemy najściślej, bo od 2000. Roku skanujemy osolińskie zbiory, przede wszystkim rękopisy i czasopisma, ale także rysunki. I do dzisiaj zrobiliśmy już ponad 5 milionów skanów. A poza tym, co miesiąc, właśnie w głównym gmachu Biblioteki Stefaneka, czyli w dawnej siedzibie Osolineum, organizuje spotkania osolińskie. Za chwilę przejdziemy do spotkań osolińskich, zresztą staramy się regularnie zdawać sprawozdania z tego wydarzenia, ale pomyślałem, że mieć w takim miejscu gabinet to wspaniałe uczucie, a być może nawet niektórzy zazdroszczą. Oczywiście, że tak. Rzeczywiście, Pałac Boworowskich jest absolutnie niepowtarzalnym miejscem. Jest lekko na uboczu, jeżeli chodzi o centrum Lwowa. Jest tuż na tyłach właściwie kościoła Marii Magdaleny. Już na wzniesieniu można, można do niego dojść ulicą Doroszenki, dawną Sykstuską, albo jeżeli ma się więcej czasu, przez ogród jezuicki, dzisiaj ogród Iwana Franki. I rzeczywiście jest to naprawdę pięknie położony pałac, który ma w swoim zwieńczeniu, w tym panonie figurę konia, więc jest niepowtarzalny. Został założony w połowie XVII wieku jako arsenał sieniawskich, a, a, skoń, a do czasów wojny po różnych... Perturbacjach rodzinnych trafił do rodziny y, baworowskich i tam mieściła się pierwsza y, po Osolineum biblioteka publiczna założona przez prywatną osobę przez hrabiego Wiktora Baworowskiego. Zatem znakomite miejsce. Jak powiedziałem, pewnie nie jedna osoba zazdrości, trochę nawet wstyd, że tak późno pani dotarła do nas, tutaj, do redakcji. Chociaż nie jest to daleko. To prawda, żałuję wielce i bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Bardzo dziękuję. Proces archiwizacji, czy może cyfryzacji, to jest duża praca, ale zasoby też są y, ogromne do y, zarchiwizowania, bo jak pani powiedziała, to tylko pewna część trafiła do Polski. Zasoby są wręcz nieskończone. Tak mi się wydaje po tylu latach pracy nad digitalizacją, która naprawdę się nie kończy. Nawet ciężko mi powiedzieć, czy. No, myślę, że już jesteśmy poza połową y, wszystkich zbiorów do skanowania w Bibliotece Stefanyka, ale też y, część tych zbiorów y, ossolińskich została po wojnie rozparcelowana również y, na lwowskie archiwa. I na przykład archiwum Lubomirskich z Przeworska znajduje się dzisiaj w, w Archiwum Historycznym Miasta Lwowa, na y, placu Płości Soborni. Y, przy Nardynach, więc pewnie to będzie kolejne, kolejna instytucja, z którą będziemy współpracować w przyszłości. A, a póki co, naprawdę, same, same zbiory Biblioteki Stefanyka są na tyle, na tyle obszerne, że nawet trudno mi określić, kiedy skończymy skanowanie w naszym, u naszego głównego partnera. Ja wiem, że to jest trudno odpowiedzieć na pytanie, co znajduje się w oceanie, bo w oceanie jest masa różnych rzeczy, ale co znajduje się w tych zbiorach, które być może niedługo ludzie na całym świecie będą mogli zapoznać się przez klawiaturę. Już mogą, od wielu lat mogą. Wystarczy, że wejdą na naszą stronę, na stronę www.solineum.pl. Tam jest zakładka katalogi. Trzeba wejść jedynie w zbiory zdigitalizowane i w, przegl w przeglądarce wybrać wyszukiwanie według fondów, czyli według konkretnych zbiorów. I tam są wyszczególnione poszczególne archiwa, które można sobie ściągnąć w formie PDF-a na, na dysk w komputerze. Także ten proces już już jest y, i trwa. Y, zbiory są niesamowite, to trzeba przyznać. Y, w, w, w Fondzie Autografów y, Ostolińskich są na przykład y, wszystkie autografy wszystkich królów Polski. Y, w, w, w zbiorze dyplomów będą dyplomy zatwierdzające, poświadczające czy nadające tytuły szlacheckie większości lwowskich i galicyjskich arystokratów, podpisane przez wszystkich cesarzy austriackich. Są autografy Napoleona, Wiktora Igo większości y, polskich y, poetów y, i pisarzy, mimo że i tak znaczną część tych zbiorów y, udało się w czasie wojny przewieźć do Wrocławia. Wiktor Igo, dobrze usłyszałem? Tak. Czy się, skąd, skąd, Igo, tu... y, skąd y, 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 hrabia Wiktor Baworowski y, tłumaczył jego zbiory? Okazuje się, że się przyjaźnili y, i ma, jest bardzo obszerna korespondencja właśnie Baworowskiego z Wiktorem Igo, dostępna w Bibliotece Stefanyka, y, właśnie z Fondu Baworowskich. Y, działalność o Solineum to jest to, o czym pani w tej chwili y, mówi, ale też. Wydaje mi się, zaraz pani chyba odpowie na to, że y, próbuje pani współpracować z miastem i upamiętniać, upamiętniać w Lwowie miejsca związane z postaciami związanymi z Osolinę. Tak, rzeczywiście, od, od samego początku y, swojej bytności w Lwowie y, starałam się y, również w tej dziedzinie zapewnić. Obecność Ossolineum właśnie w przestrzeni miejskiej e, zaczęło się od tablicy poświęconej historii Ossolineum na gmachu Biblioteki Stefanyka. E, ta tablica jest bardzo duża, e, bo mieści się w całym zwieńczeniu lewego skrzydła Ossolineum. E, jest to tablica, która została, e, była odw odwzorowaniem stylistycznym e, tablicy odsłoniętej w 1927 roku poświęconej Józefowi Maksymilianowi Hrabiemu Ossolińskiemu, czyli założycielowi Ossolineum. Obecnie jest w trzech językach. Jest to typowa tablica informacyjna, informująca właśnie o, o tym, że w tym gmachu znajdowała się, mieściła się siedziba Ossolineum. Tylko jest wyryta w, piaskos, w piaskowcu, zwieńczona bardzo ładnym profilem Ostrolińskiego w medalionie, tak jak było to przed wojną, na podstawie, na podstawie projektu Janiny Richter, która wówczas, wówczas tą tablicę zrealizowała. Drugą tablicą z kolei jest, jest tablica informacyjna, już taka typowa tablica miejska, czyli na pleksji, którą udało się nam odsłonić w zeszłym roku. A nawet w 2018 roku w grudniu była, jest to tablica poświęcona Mieczysławowi Gębarowiczowi, profesorowi historii sztuki i wieloletniemu ponad 30 letniemu pracownikowi Osolineum Kustoszowi Muzeum Lubomirskich a w czasie wojny y, zaprzyziężonemu tajem, tajemnie przez ostatniego ordynata y, przeworskiego i kuratora literackiego Andrzeja Lubomirskiego, dyrektora o Trzy języki powiedziała pani, więc to jest ukraiński urzędowy język y, i dwa pozostałe to polski i angielski. Tak jest. Czyli nawet krajowcy będą mogli zapoznać, zapoznać się z treścią tych tablic. Przechodzimy do spotkań Ossolińskich tutaj w naszej audycji w Studio Lwów, w redakcji Kuriera Galicyjskiego i w Radiownet w Warszawie i w Krakowie. I czekamy z niecierpliwością na ten moment, aż Radio Wnet zacznie nadawać we Wrocławiu i tam będzie również. Słychać nasz głos i informujemy słuchaczy o tym, co się dzieje w, w trakcie spotkań osolińskich. Muszę powiedzieć, że nawet Trochę pani zazdroszczę, bo my czasami organizujemy również spotkania kuriera klubu galicyjskiego i okazuje się, że ta frekwencja i ta stała publiczność, którą spotkania osolińskie mają, jest nie do pobicia i tylko zazdrościmy i myślimy, o my też byśmy tyle chcieli mieć w czasie naszych spotkań. Jak długo to trwa, jak to się robi, żeby ludzie wiedzieli, że raz w miesiącu o 17.30 chyba, o 17.00, o 17, przepraszam, mają być w bibliotece Stefanyka. No, to, to jest ta wytrwałość i stałość tego przedsięwzięcia. Spotkania osolińskie zaczęły być organizowane w 2006 roku, kiedy zostało powołane stanowisko pełnomocnika Osolineum we Lwowie. Miałam dwóch poprzedników, Damiana Ciarcińskiego i Stanisława Basarobowicza. Jednakże dopiero jak, jak, jak ja przeprowadziłam się do Lwowa, ustaliliśmy z dyrekcją, że spotkania mają być bardzo regularne. Także rzeczywiście wprowadziliśmy zasadę, że będą raz w miesiącu. Na początku był to pierwszy poniedziałek miesiąca, od, od kilku dobrych lat jest to pierwsza środa miesiąca, ale rzeczywiście zawsze raz w miesiącu. Większość lwowskiej społeczności wie, że spotkania będą. Dzięki uprzejmości kuriera galicyjskiego również są, są zamieszczane ogłoszenia o spotkaniach na łamach gazety. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jak przystało na tak wiekową instytucję, wysyłamy również jako jedna z niewielu instytucji zaproszenia w formie papierowej, pocztą analogową. I oczywiście mam też podstronkę na Facebooku, na której również informuję stale o, o nadchodzących spotkaniach. Rzeczywiście frekwencja jest znakomita do tego stopnia świetna, że zdecydowaliśmy się na przeniesienie miejsca odbywania się spotkań z Pałacu Boworowskich właśnie do głównego gmachu Biblioteki Stefanyka i tam w czytelni głównej, która mieści ponad 100 osób spotkania odbywają się co miesiąc. Rzeczywiście ta sala jest znakomita, tam jest fantastyczna atmosfera, w ogóle bycie w tej bibliotece to jest przyjemność już nie mówiąc o obcowaniu z, ze znakomitymi mi Ostatnio w czasie wizyty pana, co zawsze muszę się zastan zastanowić, zrobić pauzę Ląszą de Berriere, byłem pod wielkim wrażeniem, bo naprawdę, to nie jest przesada, nie było miejsca już, żeby usiąść. Tak, to prawda, troszkę się bałam tego tematu, bo był e, bardzo specjalistyczny e, ksiądz profesor Franciszek Ląszą de Berriere, stryjeczny prawnuk Profesora Romana Longchamp de Berrier, ostatniego rektora Uniwersytetu Lwowskiego, mówił o tradycjach łacińskiej Europy i prawie rzymskim. Rzeczywiście bałam się, że temat jest zbyt specyficzny i nie, nie sprowadzi tak licznej publiczności, ale bardzo, bardzo szczęśliwie się zawiodła. Znaczy ucieszyłam z, z, z takiej frekwencji. Nie zawiodłam, ucieszyłam. Tak. Ale rzeczywiście ubezpieczyłam się również, bo ksiądz Franciszek e, przywiózł ze sobą 32 studentów prawa rzymskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego e, na objazd naukowy. E, I na wszelki wypadek e, całą tą grupę studentów również zaprosiłam na wykład. I oni zajęli całą galerię e, na, na, na górze tej sali. To prawda, oni zajęli galerię ale bez studentów i tak byłby komplet. Na dole wszystkie miejsca były zajęte. Na górze zresztą też siedziałem na schodach, także byłem, byłem świadkiem tego wydarzenia. Na chwilę, pani pozwoli, że opuścimy Osolinę, opuścimy tę tematykę, ale zostaniemy przy wydarzeniach lwowskich. W tej chwili miejscowi Tatarzy Krymscy postanowili uczcić rocznicę sprzeciwu protestu przeciwko planom bo to jeszcze nie była aneksja planom anektowania półwyspu krymskiego. Wczoraj odbyła się konferencja naukowa dzisiaj w czasie tej audycji w momencie gdy państwo słyszą nasz głos z Lwowa zostanie prapor przepraszam flaga krymsko tatarska podniesiona tutaj w Lwowie również będzie to flaga Ukraińska i flaga Unii Europejskiej, i jeszcze dzisiaj o 14, czyli godzinie 13 w Polsce, będzie akcja. Meeting powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, krymsko-tatarski na rynku w Lwowie. Wczoraj, w czasie tej konferencji, zorganizowanej m.in. przez Fundusz Dobroczynny Hajtarma, którego prezes bywał już naszym gościem, w czasie tej konferencji był nasz przyjaciel i stały felietonista z Kuriera Galicyjskiego, postać bardzo zasłużona, Artur Deska, który mieszka w Drohobyczu i jest tam w strukturach, jest wiceprezesem, jeżeli nie przekręciłem, w strukturach grecko-katolickiego karitasu w Drohobyczu. Po konferencji Artura Deskę poprosiliśmy o komentarz. Znaczenie jest przede wszystkim takie, że trzeba ludziom przypominać o problemie krymsko-tatarskim. Ten problem jest w dużej mierze zapomniany. Przypadkowo, bo nie jest sensacyjny, a świadomie, bo Rosyjska Federacja e, robi próby wyrzucenia go poza nawiasy jest takie wyrażenie, w, w, poza duszki, tak? na, na, w ukraińskim języku rozmów o procesie pokojowym i o normalizacji sytuacji w Ukrainie. Jednym słowem, co to oznacza? Oznacza to, że rozmawiajmy o Donbasie, a nie będziemy rozmawiali o Krymie, bo to jest jak gdyby już sprawa. Załatwiona na zawsze i Krym zawsze będzie rosyjski. A to nie chodzi o to, żebyśmy my w jakiś sposób zmieniali status Krymu, bo my nie jesteśmy żołnierzami, nie jesteśmy jakimiś wielkimi politykami, ale chodzi o to, żebyśmy my, jako działacze, ludzie, którzy są przyjacielami Krymczan, przypominali, że jest taki naród krymsko-tatarski, że trzeba mu pomóc. Powinniśmy być takim wyrzutem sumienia. Artur Deska mówił o pewnym moralnym zobowiązaniu wobec Tatarów Krymskich, wobec tego, co się dzieje w tej chwili na Półwyspie Krymskim. Przypominam, 26 lutego to jest rocznica, już szósta sprzeciwu, protestu Tatarów Krymskich, którzy zrobili wielki meeting, zablokowali niemalże Radę Najwyższą w Symferopolu, czyli lokalną Radę Najwyższą Autonomii Krymskiej, gdy jeszcze. Zielone ludziki już były na półwyspie, ale jeszcze chyba nie wszyscy wierzyli, że ta historia potoczy się tak, jak się potoczyła. Na miejscu również była wielka osoba, również brał udział w, w tej dyskusji. Yy, chyba tego człowieka można nazwać autorytetem moralnym. Marian Marynowicz, wicerektor Uniwersytetu Katolickiego w Welwowie. Poprosiliśmy również o kilka zdań, ponieważ pan rektor bardzo skrytykował. To jak elity państwowe, czy jak władze podchodzą do kwestii Tatarów krymskich i do autonomii kulturowej Tatarów, która była im już prawie obiecana. To dla mnie jest bardzo ciężki problem temu, że ja czuję od, odpowiedzialność jak Ukraińc. Bardzo mi się nie podoba pozycja naszych polityków. Которий не відважився на те децізі, яка для мене є абсолютно проправедливою, абсолютно відповідає інтересам панськовим України. І я насправді мисля о тим, що як то відчуває українське тата же, що таке якесь немає святла в тим тунелю. В котрому я стояв. Тому що Крим одебрани, з Росією йде на порозуміння, то значить о не запомніть о вільності. Україна сама має клопоти свят. swoje ma kłopoty i nikt już nie myśli o Krymie, już wszyscy powiedzieli nie teraz, nie teraz, kiedyś może w przyszłości. Także ten pesymizm, który na, na pewno odczuwają ukraińskie Tatarzy, to martwi mnie tym, że możemy, stra możemy stracić te poczucie braterstwa, które jest bardzo, bardzo ważne dla nas dzisiaj. Pisaliśmy już odezwę w imieniu ukraińskiego PEN-u, że to jest po prostu niemożliwe, że ten kanał przestał i istnieć. To bardzo ważne, żeby krymskie Tatary mieli, jeżeli jakieś polityczne, drobne klopoty są dookoła, to pracować jakiś umysł, jakieś, jakaś mądrość państwowa, narodowa, to że kanał naprawdę musi być podtrzymany, wspierany. Dobrze. Nowy wicerektor Katolickiego Uniwersytetu w Lwowie. Muszę powiedzieć, że dość gorzkie słowa padały w czasie tej konferencji na temat tego, że Tatarzy krymscy autonomii nie otrzymują, a w warunkach okupacji jest to co najmniej dziwne i to, że ukraińskie państwo nie oparło się w dużym stopniu na Tatarach krymskich jeszcze przed okupacją. Również padały głosy bardzo poważnej krytyki. Obecna ekipa jest tutaj w Lwowie nielubiana. To jest jedyny obwód, gdzie dotychczasowy prezydent wygrał w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Wreszcie obwodów wygrał obecny prezydent Zeleński. I jak już powiedziałem, prezydent obecny jest tutaj nielubiany i bardzo mocne słowa krytyki padły pod adresem obecnych władz, w związku z tym, że m.in. Krymsko-tatarska telewizja ATR przestaje być sponsorowana, o czym nasz kijowski kolega Paweł Bobołowicz regularnie informuje w, w swoich korespondencjach. My na chwilę przerwiemy rozmowę, posłuchamy muzyki, a gdy mówimy o tematach tatarskich, to IZ Legenda, no. Tatarskiego reggae tak się określało. Niestety, artysta nieżyjący zginął w wypadku. A ich tatarz jest jednym. A mają jeszcze raz od lat, jakiego to jest radio. I Z muzyka tatarska w Warszawie i w Krakowie nadawana z redakcji Kuriera galicyjskiego. W Lwowie. I w ten sposób kończymy temat krymsko-tatarski, ale przypominam, być może właśnie w tej chwili flaga Tatarów krymskich w Lwowie zostaje podniesiona na maszt, a my wracamy do Lwowa, z Półwyspu Krymskiego, do Ossolineum. Mam przed sobą zaproszenie, bardzo ładnie wydane, takie jak pani powiedziała, analogowe, które w kopertach trafia do mieszkańców Lwowa. To, to chyba nawet papier czerpany jest, tak to się kiedyś mówiło. I notka biograficzna. No i dwa nie byle jakie nazwiska. Ci, którzy się interesują Ukrainą, znają je. Włodzimierz Mędrzecki i Jarosław Hrycak. Tak, dokładnie za tydzień, czyli w środę, 4. Marca, pierwsza środa miesiąca, odbędzie się kolejne spotkanie osolińskie, już 95., i będzie to debata. Będą debatować ze sobą, dyskutować profesor Jarosław Hrycak, znany wszystkim i rozpoznawalny również w Polsce historyk historii najnowszej, profesor Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie. Tego samego, którego rektora dzisiaj tak jest. Rektora słyszeliśmy. Tak, i naszym gościem z Polski jest profesor Włodzimierz Mędrzecki, kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii imienia Tadeusza Mantoifla Polskiej Akademii Nauk, historyk z zacięciem etnologicznym bardzo mocno, i wieloletni wykładowca w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego wydał. Ostatnio książkę o kresach, a dokładnie wędrówki przez Ziemię Wschodnie II Rzeczpospolitej 1918-1939 kresowy kalejdoskop. Ta książka odbiła się dużym echem w zeszłym roku i na jej kanwie będziemy mówić o tym, czy, o aktualności terminu kresy, czy możemy mówić o kresach dzisiaj. To jest książka, o której nie powinienem mówić, ponieważ leży na stercie innych, które czekają w kolejce do przeczytania, ale z tego co wiem, troszeczkę rozprawia się z, z pojęciem i z, z mitem kresów w Polsce. Roz... Tak, rzeczywiście dekonstruuje mit kresów, ale nie odżegnuje się od samej terminologii, ponieważ ona jest znacznie starsza niż tylko e, okres międzywojenny. E, termin kresy wprowadził e, Adam Mickiewicz w swojej, e, w swojej poezji. Także rzeczywiście ma, ma, ono, ma on głębokie e, korzenie w XIX-wieczne e, i, i ciężko. Ciężko też yy, odejść w, na zezwnictwie, w historiografii polskiej od, od tego terminu. Nie, nie można jednak odżegnać się od tego, że jest to teraz mit, bardzo mocny. Myślę, że o tym jeszcze nieraz w tej audycji będziemy y, rozmawiać. Czy uda się kiedyś gościa spotkań osolińskich, bo ja od czasu do czasu sugeruję, zaprosić tutaj, żeby na żywo w, w studio lwów. Porozmawiać z nim. No, rzeczywiście jest. Mamy, mamy niewielki problem, właśnie czasowy, bo poza organizacją spotkań oscylińskich, wszystkich moich gości zapraszam również do wygłoszenia wykładu dla studentów lwowskich uczelni. I rzeczywiście zazwyczaj te wykłady są organizowane. Przed południem tego samego dnia, czyli właśnie w środę, tak jak tutaj dzisiaj siedzimy, zazwyczaj moi wykładowcy y, mówią, y, mówią coś do studentów. Profesor Mędrzecki y, będzie, y, będzie miał wykład na Uniwersytecie Lwowskim dla studentów profesora y, Lonida Zaszkilniaka y, i będzie y, Poś wykład poświęci osobie Henryka Józewskiego, co też jest niezwykle ciekawym tematem. No ale ze względu na te wykłady uniwersyteckie, rzeczywiście bardzo ciężko mi ściągnąć tutaj któregoś z wykładowców, chociaż nie wykluczam, że kiedyś to się uda. Może kiedyś się uda. Wiktoria Malicka, która reprezentuje Zakład Osolińskich. W Lwowie mamy dwie minuty. Czy coś jeszcze chciałaby Pani na zakończenie powiedzieć, albo pochwalić się czymś? Serdecznie zapraszamy do Lwowa. Jest tutaj naprawdę szereg ciekawych rzeczy do zobaczenia. Życie kulturalne ma się bardzo dobrze i oczywiście zapraszam na spotkanie Ossolińskie każda pierwsza środa miesiąca w bibliotece, bibliotece Stefanyka dawnym Ossolineum. Nic o współpracy z bibliotekami lwowskimi. Z muzeami. Z muzeami. Rzeczywiście zapomniałam dodać, że dawne e, zbiory e, ossolińskie to nie tylko zbiory biblioteczne, to również zbiory sztuki. E, w strukturach Ossolineum przed wojną od 1823 roku e, działało Muzeum Lubomirskich, i te zbiory trafiły do wszystkich, do większości e, muzeów lwowskich, to jest Lwowskiej e, Narodowej Galerii Sztuki, Lwowskiego Muzeum Historycznego. Muzeum Etnografii i Przemysłu i Rzemiosłu Artystycznego oraz Muzeum Historii i Religii. I rzeczywiście z tymi instytucjami również bardzo ściśle współpracujemy, opracowujemy te zbiory i organizujemy wspólne wystawy. organizuje też wypożyczenia obiektów z tych muzeów do, na wystawy czasowe do Solineum, do Muzeum pana Tadeusza, które działa w strukturach Ossolinie. Na, na rynku wrocławskim. Pani Wiktoria Malicka, czy była, należała Pani do harcerstwa? Tak, należałam. A, czyli dewiza, można polegać na nim jak na zawiszy czarnym. Jest Pani bliska, jest Pani znana. Dzisiaj umówiliśmy się i Pani przybyła. Natomiast nie chcę wypominać, ale byli też tacy harcerze obecni, co mieli tu przybyć i nie przybyli. Wiktoria Malicka, która opowiada o działalności o Solidę w Welwowie. Wojciech Jankowski prowadził audycję. Karina Wysoczańska realizowała chyba szalone luty. Dobrze wpływa na jej samopoczucie, bo zazwyczaj jest troszeczkę adrenaliny, a dzisiaj wyglądała na znudzoną nawet, więc może coś musimy zmienić w naszej audycji. Dariusz Konkol, który wyglądał na zaspanego w czasie poranku, bo Krzysztof Skowroński zapytał specjalistki od korony grypy, czy Dariusz Konkol wygląda na osobę, która się nie wyspała. Mamy nadzieję, że wypił kawę i że wszystko jest w porządku. Dzięki. Dziękujemy Darkowi za to, że opiekuje się nami, audycja dobiega końca. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień już o stałej porze. gdzie jeszcze ludziom, tak dobrze jak tu, tyle poylowik, gdzie śpiemy przed chuloni podówską, ty pożelik. Studio lwów